Ewa zgodziła się przedstawić nam ten niezwykle interesujący temat, który jest bardzo ważny do Wisły, a ja chcę bardzo poprosić pani Ewa, po pierwsze z dyplomowanym geografem, po drugie jest pracownikiem muzeum, tam można spotkać, można posłuchać, o wszystko zapytać, a po trzecie, ja tego nie wiedziałam, ale ja się dowiedziałam, że jest pani przewodnikiem beskidzkim i sudeckim. Tak? Dobrze, tak to też wygląda. Także wiedza zapewne wykracza poza ramy tego, co tu dzisiaj będzie, tego godzinnego wykładu. I dlatego pani drugiej rozumiem, że oczywiście prawda, że to nie jest wyczerpanie tematu, ale to jest fantastyczne przedstawienie tego, co pani przygotowała w związku z prezentacją. Tak, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam w domu. To dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przedstawić taki, myślę, bardzo ciekawy temat, wyprawę do źródeł Wisły. Jak już Pani Dyrektor zaznaczyła, jest to temat bardzo obszerny, dlatego ja przedstawię kilka takich, myślę, ważniejszych aspektów, do których udało mi się dotrzeć, jakieś takie źródła, które traktują właśnie o tym temacie. Jeśli mamy mówić o wyprawach do źródeł Wisły, to na początek, jak wygląda nazewnictwo rzeki Wisły od dawien dawna. Już w pierwszym wieku przed naszą erą, za czasów, kiedy wodzem był Marek Agrypa, mamy takie nazewnictwo jak Wisła, pisana właśnie przez literę V. I tak samo w czasach rzymskich geograf Ptolemeusz Klaudiusz używał nazwy rzeka Wistula. Natomiast analizując mapy najstarsze, które pojawiły się właśnie z obszaru Polski, to już na mapie Polski Władysława Grodeckiego z XVI wieku możemy zaznaczyć rzekę Wisłę i ta rzeka Wisła właśnie się pojawia na tej mapie z zaznaczeniem nawet miasta Skoczowa, więc też to miasto również na tej mapie jest zaznaczone. Baraniej Góry jako tej góry, spod której wypływa ta rzeka Wisła, nie mamy tutaj na tej mapie zaznaczonej, natomiast mamy zaznaczone jakieś góry, czyli z gór wypływa ta rzeka Wistula. Tak samo patrząc na mapę księstwa cieszyńskiego Jonasa Nigryniego z 1724 roku, już mamy nieco dokładniejszą mapę obszaru źródliskowego rzeki Wisły. Mamy zaznaczoną rzekę Wisłę jako Wistula i mamy zaznaczone trzy odcinki. Mamy odcinek właśnie rzeki Potoku Malinki, Biała i Czorna, czyli też ten kolejny odcinek źródliskowy. I już na tej mapie mamy zaznaczoną górę Baranią. Zaznaczę też, że te mapy to są takie wycinki tych map, natomiast te mapy są w powiększeniu wydrukowane i na sztalugach mogą sobie Państwo po prezentacji obejrzeć dokładnie w całości, jak te mapy wyglądają. Też można zobaczyć więcej szczegółów na tych mapach. Kolejna bardzo ciekawa pozycja to mapa hydrograficzna Europy Wschodniej z 1844 roku. Co ciekawe, na tej mapie zaznaczone są główne rzeki, które mieściły się na obszarze Polski i zaznaczone są też wododziały. Tym czerwonym kolorem zaznaczone są wododziały, czyli granice między poszczególnymi dorzeczami rzek. Bardzo ciekawa pozycja, ta mapa również jest z opisem, więc też polecam, mogą Państwo sobie zobaczyć, ta mapa jest jako pierwsza tutaj na tej sztaludze w większej rozdzielczości wydrukowana. Kolejna ciekawa mapa hydrograficzna z początku XX wieku, to jest 1912 rok, mapa wydana w języku niemieckim. Bardzo dokładnie zaznaczony jest obszar źródliskowy rzeki Wisły i dokładnie mamy zaznaczony podział między poszczególnymi dorzeczami. Wiadomo, mamy ten rząd pierwszy, drugi, trzeci, w zależności która rzeka do której wpływa i dokładnie właśnie na podstawie tej mapy możemy określić dorzecze i granice tej zlewni danej rzeki, no w tym wypadku rzeki Wisły.
Kolejna mapa, która prezentuje nam przebieg rzeki Wisły w końcówce XIX wieku, dokładnie 1885 rok. Konstanty Krynicki w swojej pozycji o Wisłach, jej dopływach i miastach nad nią leżących dokładnie zaznaczył przebieg rzeki Wisły z dokładnymi miejscowościami, przez które ta rzeka przepływa. I co ciekawe, w tej pozycji również mamy, jako można powiedzieć, jedna z pierwszych analiz szczegółowych odcinku źródliskowego rzeki Wisły. Mamy dokładnie rozrysowane wszystkie te źródła rzeki Wisły z dokładnym podaniem współrzędnych geograficznych, jak również wysokości, z których te źródła wypływają. Te wysokości oczywiście podane są w stopach paryskich, natomiast można je przeliczyć i wiemy dokładnie, jak wyglądała wysokość z początków danego odcinka rzeki Wisły. Tak samo jeśli patrzymy wstecz na różnego typu słowniki geograficzne czy opisy, w których ta rzeka Wisła pojawia się, to już końcem XIX wieku, 1880 rok, mamy słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, gdzie jak widać bardzo szczegółowo opisana jest rzeka Wisła. Dokładnie jak wyglądają jej źródła, jak wygląda jej przebieg, dokładnie to jest taki fragment pokazujący, że no, dość dużo informacji na temat rzeki Wisły można już znaleźć w tego typu słowniku. Tak samo myślę, że znana osoba z tego terenu, nauczyciel Jan Śliwka w swoim podręczniku z 1872 roku, to był podręcznik do geografii dla uczniów, również informacje o rzece Wiśle podaje z dokładnym zaznaczeniem źródła, ujścia i charakterystycznego przebiegu tej rzeki na obszarze dzisiejszej Polski. Oczywiście jeśli mówimy o informacjach o rzece Wiśle, no to Jan Długosz nazywa rzekę Wisłę jako pierwsza w Polsce, jako najsłynniejsza wśród Polaków i zaznacza, że jej źródło w pobliżu miasta Skoczowa, ponad wsią Ustronie, w ziemi cieszyńskiej wypływa. Też bardzo ciekawy opis Jana Długosza. Z innych opisów, do których udało mi się dotrzeć z początku XIX wieku, to w opisie starożytnej Polski Tomasz Święcki w 1816 roku również podaje informacje o rzece Wiśle, zaznaczając, że bierze początek na Śląsku Górnym w Księstwie Cieszyńskim. Więc taka informacja również tutaj w tym opisie się pojawia. Później, właśnie z innych opisów, to mamy 1804 rok, Reginald Kneifel w języku niemieckim zaznaczenie też rzeki Wisły. I co ciekawe, jest to początek XIX wieku, a ta informacja już też jest dosyć szczegółowa, bo z tej informacji w języku niemieckim, tutaj z tej pozycji, można właśnie dowiedzieć się już o tym źródle Malinka, o źródle Biała i o źródle Czarne, czyli mamy już, można powiedzieć, te odcinki źródliskowe również tutaj zamieszczone w tej pozycji Reginalda Kneifela. Natomiast jeśli mamy mówić o odkrywcach źródeł Wisły, to pokrótce przedstawię kilku, myślę, najważniejszych tych odkrywców. Jeśli o każdym mielibyśmy coś więcej powiedzieć, to byśmy tu naprawdę troszkę czasu spędzili, dlatego ja zaznaczę tylko najważniejsze informacje, jeśli chodzi o tych odkrywców rzeki Wisły, źródeł rzeki Wisły. Większość autorów podaje, że pierwszym, można powiedzieć, odkrywcą był Józef Dobrowski, czeski uczony, jako nauczyciel filozofii, matematyki. Natomiast ja nie dotarłam do źródeł, gdzie jest informacja o wyprawie urządzonej na Baranią Górę. Autorzy przypuszczają, że końcem XVIII wieku, 1797 rok, Józef Dobrowski na być może zaproszenie Leopolda Szersznika przybył na teren Śląska Cieszyńskiego i w rejon baraniogórski również przyjechał. Natomiast ja informacji na ten temat nie zdobyłam.
Natomiast pierwszą udokumentowaną wyprawą w rejon baraniogórski to jest wyprawa Ludwika Anhalta Kytena. Ludwik Anhalt Kytten i cała rodzina Anhalt Kytten to byli właściciele księstwa pszyńskiego, którzy zasłynęli z uruchomienia pierwszych na Górnym Śląsku kopalni węgla kamiennego, huty szkła, cynku, a także przysłużyli się do rozwoju manufaktury sukienniczej w Pszczynie. I Ludwik Anhalt Kytten w 1810 roku, dokładnie 14 sierpnia, wybrał się na Baranią Górę. I to jest pierwsza relacja, która do dnia dzisiejszego przetrwała i możemy z tej relacji wyczytać, jak wyglądała ta wyprawa, jak wyglądała, można powiedzieć, cała ta wycieczka, jak to wszystko przebiegało. Zaznacza tutaj Ludwik Anhalt Kytten, że cała trasa, która miała miejsce właśnie tego 14 sierpnia, liczyła 30 km i trwała 16 godzin. I Ludwik Anhalt Kytten był wraz z innymi osobami na tej wycieczce. I co ciekawe, z takich fragmentów ważnych, które chciałabym tutaj przytoczyć, to, że Ludwik Anhalt Kytten wraz z właśnie z tymi innymi osobami jechali wozem drabiniastym i tutaj jak jest zaznaczone, ponieważ bardzo trząsło, wysiedliśmy z niego i szliśmy dalej pieszo. Więc tak wyglądała trasa, tak wyglądała droga, tak wyglądała cała ta wyprawa na Baranią Górę. Natomiast o szczycie pisze w ten sposób, że ustaje wszelka wegetacja, drzewa rosną do pewnego wieku, po czym usychają, a wichury je wywracają. Drzewa leżą tam w nieprawdopodobnej ilości, bez kory, nieliczne stoją, lecz i tak nie mają kory. Więc tak wygląda sytuacja zastana na szczycie Baraniej Góry właśnie przez Ludwika Anhalta Kyttena. Kolejną osobą, która do źródeł Wisły dotarła, to był Apoloniusz Tomkowicz. Był to literat krakowski, historyk, bibliotekarz. I źródła Wisły odkrył w 1834 roku, dokładnie było to 3 października. I swą podróż opisał w czasopiśmie Sławianin w 1837 roku. Natomiast jeśli chodzi o argumentowanie swojej wyprawy, to pisał w następujący sposób. Tu wstęp, że od wieków plony ziemi naszej dalekim Powiśle pławiąc cudzoziemcom i ciągnąc niezliczone korzyści z tej majestatycznej rzeki, której wspomnienie już tyle budzi pamiątek, przez samą wdzięczność za tak mnogie przysługi i dary powinniśmy znać ją dokładnie. A jednak dotąd nikt podobno jeszcze z rodaków źródeł jej nie zwiedził, nikt o nich publiczności nie doniósł. Dlatego jakby Apoloniusz Tomkowicz urządza tą wyprawę na Baranią Górę i dokładnie właśnie opisuje, co został na tej Baraniej Górze, jak te źródła wyglądają. I pisze też taką ciekawostkę, że mieszkańcy wsi Wisły potok ten w obrębie całej swojej dziedziny Wisełką pieszczotliwie mianują. Czyli już taką nazwę też podaje, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o nazewnictwo dla tych mieszkańców Wisły. Kolejną osobą, która była na Baraniej Górze, odwiedziła źródła rzeki Wisły, to był geograf Wincenty Pol. Wincenty Pol był, można powiedzieć, kierownikiem pierwszej katedry geografii, która powstała w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była to 4. katedra w Europie właśnie w XIX wieku. I Wincenty Pol odbywał różne wycieczki w pasma właśnie Karpatów i za pomocą prostych instrumentów badawczych dokonywał różnego typu pomiarów. I na Baranią Górę dotarł w 1843 roku wraz z Hiacyntem Kantym Łobarzewskim. Za moment o tym Hiacyncie Kanty Łobarzewskim więcej powiem. Natomiast jak opisuje
źródła Wisły, Wicenty Pol, to powiem, że przy analizie różnych źródeł, różnych odkrywców, ten opis jest bardzo szczegółowy. Jako że na geografa przystało, to są i odpowiednie długości tej rzeki podane, i źródła, i wysokości, i jakie są dopływy w obszarze wsi Wisły w tamtym czasie, czyli mamy dopływ prawy, dopływ lewy, jeśli chodzi o Jawornik, Dziechcin, Kopydło, mamy dopływ Białka, Malinka, Gościejów, Partecznik, Bukowa, czyli dokładnie opisane są te potoki wpływające do rzeki Wisły w obrębie obszaru właśnie tej wsi Wisła. Mamy też podaną długość biegu rzeki Wisły. Ona tutaj podana jest jako 143 mile geograficzne. Ja to pozwoliłam sobie przeliczyć na kilometry i wychodzi to mniej więcej około 1061 kilometra, co myślę, że jest bardzo dokładną wartością, jak na tamte czasy, jako że teraz rzeka Wisła ma 1047, więc dokładnie no, tylko kilkanaście kilometrów mamy różnicy, jeśli chodzi właśnie o pomiary XIX-wieczne, a pomiary współczesne. Więc dokładnie mamy ten opis przedstawiony przez Wincentego Pola. I przy źródłach Wisły był właśnie z Hiacyntem Łobarzewskim. Jeśli mamy mówić właśnie o Hiacyncie Łobarzewskim, to był to profesor Uniwersytetu Lwowskiego, profesor, który badał florę Karpat, podróżował po Karpatach, zbierał okazy roślin, zebrał ich ponad 2000 i chciał stworzyć geografię roślin. Niestety no, śmierć przeszkodziła mu w opublikowaniu tych materiałów, natomiast i tak stał się, można powiedzieć, prekursorem geografii roślin. Więc to zasługa Hiacynta Łobarzewskiego. I jeśli chodzi o opis właśnie źródeł Wisły i opis tego, co zostali, to tutaj przedstawia to właśnie Hiacynt Kanty Łobarzewski wraz z rozmowie z Wincentym Polem, kiedy mówią tak. Wracaliśmy od źródeł Wisły. Łzy stanęły nam w oczach. Uściskaliśmy się powtórnie i Kanty Łobarzewski rzekł do mnie. Powinszujmy sobie, bo od źródeł Złotej Bystrzycy aż do źródeł Wisły widzieliśmy na własne oczy czy krynice wszystkich rzek naszych i przeszliśmy przez grzbiet całego Beskidu. Z dumą możemy to opowiedzieć Żywieckiej Dolinie, że na niej kończymy oględziny nasze i że nie ma prócz nas żywego człowieka mówiącego tym językiem, co by odpytał i odszukał by wszystkie źródła od Odry i Wisły aż do Bystrzycy Złotej i przeszedł po granicznym dziale od źródła do źródła i opatrzył każdą dolinę tych 20 kilku rzek. Powinszujmy sobie, a teraz tylko prosić o to Boga, aby pozwolił streścić to, cośmy nie z książek widzieli, lecz na własne oczy oglądali. Więc jakby dokładnie przeszli i Karpaty, i można powiedzieć obszar Sudetów i mają porównanie, jak wyglądają źródliskowe odcinki każdej z tych poszczególnych najważniejszych rzek w obszarze no, dzisiejszej Polski. I przy wykapach Czarnej Wisełki w 1984 roku Towarzystwo Miłośników Wisły umieściło taką tablicę, że to są jakby wykapy Wincentego Pola i właśnie Hiacynta Łobarzewskiego. Kolejnym naukowcem, tym razem to geolog, który odwiedził, był przy źródłach Wisły, to jest Ludwik Zeichner. Tak jak Wincenty Pol, tak samo Ludwik Zeichner pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, był kierownikiem katedry mineralogii, bardzo dobrze znał się z Wincentym Polem, więc też współpracowali jako geograf i geolog. Wincenty Pol był przy źródłach Wisły w 1843 roku, natomiast Ludwik Zeichner był w 1849 roku przy źródłach rzeki Wisły. I ten opis zamieszczony przez Ludwika Zeichnera również jest bardzo ciekawy, taki można powiedzieć taki naukowy, jako geolog opisuje, jak to wszystko wygląda. Natomiast jakie są jego argumenty dla odwiedzenia tej, no, można powiedzieć, najważniejszej rzeki, źródeł tej najważniejszej rzeki?
to też twierdzi, że chce wyjaśnić tą rzecz, aby usunąć nadal wszelkie wątpliwości. Czyli chce znów na swój naukowy sposób wyjaśnić, jak powstają, jak skąd bierze się ta rzeka Wisła. I zaznacza też, że nie zamierza kreślić wyprawy trudnej do wykonania. Przeciwnie, gdzie się Wisła zaczyna, należą góry te należą do najwyżej ucywilizowanych okolic, w których mówią językiem polskim. Więc też zaznacza taką bardzo interesującą informację, że tutaj też mówią językiem polskim, a proszę sobie zwrócić uwagę, że to mamy połowę XIX wieku, czyli 1849 rok. Swą relację zamieścił w Bibliotece Warszawskiej w 1850 roku. Jeśli chodzi o właśnie informację, którą możemy też uzyskać z tej relacji, to jak do tej pory jedyne takie źródło, do którego dotarłam, gdzie mamy dokładnie obliczoną wysokość Baraniej Góry, dokładnie mamy podane pomiary, w jaki sposób ta wysokość była mierzona i wysokość też wykapów ze smreku, czyli tych źródliskowych odcinków rzeki Wisły. I to jest jedyny taki opis, do którego dotarłam, jeśli chodzi właśnie o przekazanie tej wiadomości, jak następowały w tamtym czasie pomiary, jak odbywały się te właśnie wysokościowe informacje o danych szczytach. I tak, w 1838 roku Ludwik Znajszny przedstawia, że oficer pruski, niejaki Lutz, był na terenie Śląska Cieszyńskiego, dokładnie był w Ustroniu 12 i 13 sierpnia 1838 roku i 14 sierpnia był profesor, oficer pruski na Baraniej Górze. I przeprowadzone były pomiary w ten sposób, że w Ustroniu i na Baraniej Górze co 2 godziny ten oficer pruski robił pomiary barometryczne. Natomiast w tym samym czasie profesor Steczkowski na Obserwatorium Krakowskim również dokonywał pomiarów barometrycznych. I na podstawie uzyskanych wyników z jednej i drugiej miejscowości, z jednego drugiego obszaru, wyliczono różnicę i na podstawie tej różnicy dokonano pomiaru wysokościowego, czy to właśnie Ustronia, i tu jest kwestia Czantorii i miejscowości centralnej, jeśli chodzi o Ustroń, można powiedzieć, takiego rynku w tamtych czasach, byśmy mogli powiedzieć. I mamy pomiary wysokościowe właśnie na szczycie Baraniej Góry i wykapy ze smreku. I co ciekawe, te wysokości to 1519 stóp paryskich dla wykapów ze smreku i dla szczytu Baraniej Góry to mamy 3675 stóp paryskich. Ja pozwoliłam sobie to przeliczyć, jak to wygląda na współczesne pomiary wysokościowe. I mogę powiedzieć, że wysokość wykapy ze smreku według pomiarów stóp paryskich wynoszą 1143 metry, natomiast współcześnie to jest 1148, czyli różnica tylko 5 metrów, więc można powiedzieć doskonałe pomiary, jak na tamte czasy, gdzie mamy połowę, no, pierwszą połowę XIX wieku. Natomiast jeśli chodzi o wysokość Baraniej Góry, to według stóp paryskich wynosi to 1193 metry nad poziomem morza, natomiast no, współcześnie to jest 1220, wiadomo, wcześniej było podawane 1214, więc dokładność też można powiedzieć 98 praktycznie procent, więc bardzo dokładne te pomiary były przeprowadzone no, za pomocą takich prostych instrumentów. Wiadomo, nie było żadnych innych pomiarów, tylko właśnie takie pomiary barometryczne. Więc to też taka ciekawostka, jeśli chodzi właśnie o Ludwika Zeichnera i jego opis wyprawy na Baranią Górę. I przy, można powiedzieć, źródłach kolejnych odcinków rzeki Wisły, przy tak zwanych wantulach, są właśnie w tych źródłach Białej Wisełki, jest nazwa, jest taka tablica, że to są wantule imieniem Ludwika Zeichnera. W 1984 roku też taka tablica się pojawiła właśnie z kolei przy tych źródłach Białej Wisełki. Kolejną osobą, która odwiedziła teren, rejon baraniogórski, był Zygmunt Bogusz Stęczyński. I tutaj mamy, można powiedzieć, taki literacki, piękny opis tej Baraniej Góry, jako że Zygmunt Bogusz Stęczyński był, można powiedzieć, takim literatem. On podróżował i odpisywał w swoich poematach.
I na Baraniej Górze też był w latach 40. XIX wieku i relacje opisał w takim poemacie Śląsk, podróż malownicza w 25 pieśniach zawarta. I fragment pokażę tutaj właśnie na prezentacji tej 25 pieśni, która traktuje o tej wyprawie do źródeł Wisły. I na przykład fragment, który zacytuję, Wisła z głębi skał wypływa i na dół wodospadami swe kryształy zlewa. I dalej można powiedzieć, takim wierszowanym tekstem mamy opis całej tej wyprawy, tego co Zygmunt Bogusz Stęczyński zastał właśnie przy źródłach rzeki Wisły. No i dochodzimy do, można powiedzieć, już powoli drugiej połowy XIX wieku, kiedy wyprawy na Baranią Górę odbywane są też przez osoby związane tutaj ze Śląskiem Cieszyńskim. I pierwszą grupą osób, która właśnie dotarła w rejon baraniogórski, była grupa osób, która wybrała się z księdzem Leopoldem Otto. Myślę, że postać bardzo znana, jeśli chodzi o księdza Leopolda Otto na tym terenie. Natomiast zaznaczę tylko dwa takie elementy, jeśli chodzi właśnie o postać księdza Otto. Jako działacz narodowy i społeczny organizował wykłady historyczne, pogłębiając w ten sposób, można powiedzieć, polskość wśród tego ewangelickiego ludu na Śląsku Cieszyńskim, tak byśmy mogli powiedzieć. I w jednej z książek opisany został w ten sposób, że gdyby nie Otto, to poza domem rodzicielskim byłbym słyszał imię Polska wymawiane tylko z lekceważeniem i pogardą. Otto to sprawił, że w wielu ewangelickich domach na Śląsku nazwa Polska zapromieniała czystym blaskiem. Tak w jednej z pozycji został opisany właśnie ksiądz Otto. I w 1868 roku wybrał się na Baranią Górę. Wybrał się ze swoimi towarzyszami, między innymi z doktorem Andrzejem Kotulą, z Franciszkiem Michejdą. Były też na wyprawie obecne córki księdza Kłapsi. Więc też była to wyprawa wielu osób. I fragment z tej wyprawy tutaj zamieszczam. Tą relację z tej wyprawy napisał Andrzej Kotula w takich wierszach U źródeł Wisły, bądź też Wyprawa do Gór Wiślańskich. I przytoczę tylko jeden fragment, gdzie podane jest, że początkowo jechano wózkiem z drabinkami, a później musiano o swych własnych siłach leźć coraz wyżej do góry, co słabnące warszawianki zmusiło szukać podpory, bo chociaż pełne odwagi, dość prędko się przekonały, że ich sił na taką podróż nie wystarczy zasób cały. I to jest fragment właśnie tej relacji z wyprawy w ten rejon baraniogórski. I od tego momentu możemy zaznaczyć, że coraz więcej takich wypraw ze Śląska Cieszyńskiego jest organizowanych, jako że następną wyprawą, która odbyła się w rejon baraniogórski, była wyprawa takiej organizacji młodzieżowej Wzajemność, do której należał Jan Michejda. Myślę, że też postać bardzo znana tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Jan Michejda, będąc w siódmej klasie, był właśnie prezesem tej organizacji Wzajemność, a ta organizacja to, można powiedzieć, była taka młodzieżowa organizacja, w której młodzi ludzie edukowali się z literatury polskiej, wygłaszali referaty historyczne, patriotyczne, zaś w niedzielę wyruszali ze śpiewem w góry. Tak jest zanotowany opis tej organizacji. I 21 maja 1870 roku właśnie Jan Michejda z tą organizacją Wzajemność był na Baraniej Górze. I też fragment tej relacji z tej wyprawy pozwolę sobie przeczytać. Co za myśli przyjść ci muszą do głowy, jeżeli stoisz u źródeł Wisły, tej wspaniałej i uroczej polskiej rzeki, otoczonych pasmem polskich Karpat. Oto najpierw zatopisz swoje oczy w pryskającą wodę rzeki, a w duchu pójdziesz z nią, będziesz patrzał na wszystkie te krainy, które ona przebiega. Co zobaczysz? Ach,
Serce te trwe zakrwawi. Zapłaczesz w duchu twoim. Gdzie była Polska, tam teraz panuje jej wróg, Moskal i Niemiec. Tam, gdzie była wolność, zapanowała niewola. Gdzie pierwej słyszałeś dźwięk polskiej mowy, gdzie brzmiał polski śpiew, tam teraz cisza, albo usłyszysz szwargotanie i klątwy moskiewskiego lub niemieckiego urzędnika. Typowo takie patriotyczne przemówienie właśnie przy źródłach rzeki Wisły. No i kolejna osoba, która związana jest z wyprawą w rejon baraniogórski, to też osoba z rodziny Michejdów. Bo Franciszek Michejda, jak zaznaczałam przed momentem, był na wyprawie z księdzem Leopoldem Otto. Jan Michejda był przed momentem właśnie na wyprawie z organizacją Wzajemność. Natomiast Jerzy Michejda był kierownikiem anglickiej szkoły w Ustroniu. Był to taki, można powiedzieć, niesamowity pedagog, który nie tylko edukował młodzież, ale edukował też nauczycieli. Dla nauczycieli co miesiąc robił takie pogadanki, jak jest wpisane w materiałach źródłowych, gdzie przedstawiał daną problematykę, a później opisywał to w miesięczniku pedagogicznym, który sam redagował. W ten sposób edukował tych nauczycieli. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, to Jerzy Michejda zasłynął z tego, że wprowadził wędrówki szkolne do procesu nauczania. Twierdząc, że to jest bardzo ważne, że to dzieci więcej się nauczą, idąc w góry, idąc na jakąkolwiek wyprawę, niż tylko z książek, jak czytają w szkole. I tą wyprawę, którą zorganizował z uczniami, zorganizował w 1891 roku, dokładnie w maju. Byli to uczniowie ustrońskiej szkoły. Było tu 20 uczniów ustrońskiej szkoły, a idąc na Baranią Górę po drodze z Wisły Czarnego zabrano dodatkowo 5 uczniów właśnie z Wisły Czarnego i to była taka wyprawa kilkudniowa. Uczniowie byli w wieku od 9 do 14 lat, dokładnie w tej relacji, która jest zamieszczona w takim czasopiśmie jak Przyjaciel Ludu w 1891 roku wydanej. Dokładnie mamy opis, jak odbywała się ta wycieczka. I mamy tutaj dokładną trasę podaną, gdzie trasa prowadziła z Ustronia do Wisły Czarnego, na Baranią, przysłup do Kamesznicy, Węgierskiej Górki, do Żywca. Stamtąd ruszono pociągiem do Bielska i z Jaworza do Goleszowa, skąd nastąpił powrót piechotą do Ustronia. To była kilkudniowa wycieczka i co ciekawe, właśnie pisze, jak dzieci reagowały na tą trasę. Dzieci reagowały żywo na wszystko, co nowe. Gdy ich w drodze spotkała burza i ktoś zaproponował powrót, zaprotestowały. Wybraliśmy się w podróż, aby widzieć i nauczyć się dużo pięknych, pożytecznych rzeczy. A teraz mielibyśmy dla troszki deszczu z niczym wracać. Nic nas nie powstrzyma. Więc to od razu widać, jaka była po prostu reakcja dzieci, które bardzo były zadowolone, że mogą iść w góry i poznawać. A to nie była tylko taka wycieczka, żeby wyjść i wrócić, ale jest dokładnie zanotowane, że podczas tej wyprawy Jerzy Michejda uczył obsługiwania się kompasem, mapę, analizował, przedstawiał problem transportu, ochrony przyrody, całej infrastruktury, przemysłu, więc oni po drodze zwiedzali, albo to było w Bielsku fabryki, albo na temat ochrony przyrody, na temat całego funkcjonowania środowiska uczyli się, więc to była bardzo edukacyjna taka wycieczka, po której, jak widać, wszyscy byli zadowoleni. I na wycieczce w rejonie Baraniej Góry dzieci zaśpiewały: Wisła nasza, Wisła Polska, rzeka z barani się rodzi, do morza ucieka. Miło żyć w tym kraju nad Wisły brzegami, bo czuć sercem, duszą, żeśmy Polakami. Więc też taka bardzo patriotyczna była to wyprawa. Jerzy Michejda urządził też wiele innych wycieczek. Była też wycieczka do Cieszyna, była wycieczka do Huty w Trzyńcu, no i też była wycieczka do Krakowa. Jednakże no, władze austriackie się to nie spodobało i konsekwencją tych działań było zakazanie organizowania wycieczek właśnie dla młodzieży. To była konsekwencja, którą niestety poniósł ze względu na to, że były typowo patriotyczne polskie wycieczki. Pamiętajmy, że to jest koniec XIX wieku, jeśli chodzi właśnie o sytuację, w jakiej znajduje się no, Polska, której wiadomo na mapie w tamtym czasie nie było. No i za odkrywcę możemy uznać też
Bogumiła Hoffa, który również uważany jest za odkrywcę Wisły, agronoma z wykształcenia, folklorystę z zamiłowania. Końcem XIX wieku do Wisły dotarł, osiadł tam później na stałe. Opublikował nawet taką pozycję Lud Cieszyński, gdzie mamy przedstawioną informację dotyczącą Wiślan, zwyczajów, wszystkiego, co z tym związane. I w latach 80. XIX wieku był na Baraniej Górze. W tej pozycji Lud Cieszyński, Bogumił Hoff, opisuje, jak to wygląda, natomiast też w tygodniku ilustrowanym w 1885 roku zdaje relację, jak wyglądała ta wycieczka do źródeł Wisły. I tutaj tylko przytoczę jeden fragment, że nie mam słów na wierny opis tej czarownej doliny z jej wodospadami i kataraktami, skałami, lasami, łąkami. Tak opisuje właśnie ten obszar rejonu Baraniej Góry. Bogumił Hoff również w swojej pozycji właśnie Lud Cieszyński dokładnie opisuje szczyt Baraniej Góry ze znaczeniem i nawet takim rysunkiem schematycznym tej wieży triangulacyjnej, która tam w tamtym czasie również się znajdowała. Bogumił Hoff tak samo, można powiedzieć, stworzył taką mapę początków rzeki Wisły z 1887 roku, gdzie zaznacza, można powiedzieć, topografię terenu z dolinami rzecznymi, z opisem ważniejszych osad i całą, można powiedzieć, taką miejscowością Wisły jest ta mapa zawarta. Kolejna osoba, która związana jest z odkrywaniem źródeł Wisły, to jest Zdzisław Świderski. Niewiele informacji na temat tej osoby udało mi się znaleźć, jedynie to, że był przyjacielem Jerzego Kubisza. Natomiast napisał taką pozycję książkową Wieś Wisła, szkic z wędrówki po Śląsku w 1885 roku odbytej. I to jest taka pozycja, która zawiera kilkanaście stron. Bardzo dokładnie ten opis jest przedstawiony, dokładnie z osobami, których po drodze spotykał, z miejscami, w których się zatrzymywał, gdzie miał nocleg, więc naprawdę bardzo ciekawa pozycja pod względem właśnie analizy nie tylko turystycznej, ale również takiej przestrzennej infrastruktury, co znajdowało się właśnie w tym rejonie baraniogórskim. I fragment, który chcę przytoczyć z tego opisu Zdzisława Świderskiego, to cisza dokoła, tylko spłoszony głuszec zatrzepotał skrzydłami i gowor jakiś to wody bełkotania. Więc tak zaznacza właśnie ten obszar rejonu baraniogórskiego jako pełna cisza, spokój. Tak zastał właśnie ten rejon. I ostatnią osobą, o której chciałabym powiedzieć kilka zdań, to jest Kazimierz Sosnowski. Wprawdzie to już jest osoba, można powiedzieć, z początku XX wieku, kiedy odbyła tą wyprawę w rejon baraniogórski, natomiast myślę, że warto zaznaczyć, jako że Kazimierz Sosnowski z jednej strony był nauczycielem, ale z drugiej strony był takim, można powiedzieć, propagatorem turystyki pieszej i to jest twórca głównego Beskidzkiego szlaku. I on, można powiedzieć, opis źródeł Wisły i całego regionu baraniogórskiego zamieścił w pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego w 1913 roku. I co ciekawe, ten opis różni się o wiele od tych opisów, które do tej pory były przedstawiane jako takie piękne, jako Barania Góra, taka naprawdę piękna góra, źródła też piękne. Natomiast w opisie Kazimierza Sosnowskiego, właśnie tu fragment z tego pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego można zobaczyć, ale ja wyciągnęłam dwa takie krótkie fragmenty, które chciałabym przedstawić. Kazimierz Sosnowski zaznacza coś takiego, że Barania Góra nie jest osobliwością pod żadnym względem. Jest sobie nadzwyczajniejszą, przeciętną górą karpacką, że ma jednak szeroki rozgłos, że imię jej znane jest nawet poczynającemu nauki dziecku, to zawdzięcza temu, że jest rodzicielką Wisły. Czyli zupełnie taki inny opis. I drugi fragment, który też chciałabym przedstawić. Sam szczyt Baraniej Góry nie jest interesujący.
Jest on tak obszernym płaskowyżem, iż mogłoby się na nim zmieścić małe miasteczko i trudno by nawet odnaleźć kulminację, gdyby jej nie wskazywała piramida miernicza. O zwiedzaniu Baraniej Góry i jej źródeł pisze w ten sposób, że w jednej dobie można zwiedzić wszystko, nawet bez pomocy komin, bo cała ta droga z wyjściem i powrotem do hotelu Piast wynosi około 35 km. Taką informację podaje właśnie w swojej relacji Kazimierz Sosnowski. I co ciekawe, w tym pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego zamieszcza też swoje fotografie, które zrobił z tamtego właśnie okresu. I fotografie niech będą potwierdzeniem tego, co Kazimierz Sosnowski właśnie opisuje. Po lewej stronie mamy, można powiedzieć, no, górala, czyli i tutaj fragment wykapów z obszaru Czarnej Wisełki. Natomiast po prawej stronie mamy właśnie szczyt Baraniej Góry. I tak opisuje go Kazimierz Sosnowski, że jest to taki obszerny płaskowyż, co można zauważyć na tej fotografii. Jedynie tutaj mamy tą wieżę taką triangulacyjną, o której też pisał Bogumił Hof. No i to jeszcze inne zdjęcia autorstwa Kazimierza Sosnowskiego z tej wyprawy w rejon baraniogórski. Natomiast mówiąc o, można powiedzieć, mówiąc o odkrywaniu tych źródeł rzeki Wisły, należy też kilka zdań powiedzieć na temat dostępności turystycznej w ogóle tego terenu dla tych, którzy odwiedzali właśnie źródła rzeki Wisły czy sam szczyt Baraniej Góry. I to jest oczywiście związane właśnie z Habsburgami, jako że no od połowy XVII wieku do końca I wojny światowej no Habsburgowie na tym terenie byli. No i oni bardzo też często odwiedzali rejon baraniogórski, jako że w tamtym regionie, można powiedzieć, odbywali polowania na Górzce. I też z tego względu możemy powiedzieć, że obszar ten był w pewnym stopniu wyłączony, zamknięty dla takiego rozwoju turystyki. Z jednej strony chroniono w ten sposób Górzce, stwarzając im takie odpowiednie warunki do bytowania, natomiast z drugiej strony stwarzano taką infrastrukturę, która była potrzebna dla polowań, czyli na przykład budowano leśniczówki, budowano takie zameczki, jak tutaj na przykład zameczek myśliwskich Habsburgów, więc można powiedzieć, ten teren był poniekąd taki zamknięty, taki ograniczony. I co ciekawe właśnie, mapy, które są z początku XX wieku, obrazują tą sytuację. I mamy na przykład mapę, do której udało mi się dotrzeć. To jest mapa turystyczna wydana w 1911 roku przez Towarzystwo Turystyczne Beski den Verein, oczywiście mapa w języku niemieckim. Ta mapa również jest powiększona, będą mogli Państwo sobie później zobaczyć tą mapę na sztaludze. Natomiast rejon baraniogórski mniej więcej to jest ten obszar. I jak widać, nie ma żadnych szlaków turystycznych zaznaczonych w tym obszarze. Jedyny szlak turystyczny, który już idzie przez Magórkę, to idzie z Węgierskiej Górki i później tam w stronę Skrzycznego. Natomiast można zobaczyć, że rejon Bielska, to jest ożywiona działalność tej organizacji turystycznej Beski den Verein. Mamy bardzo wiele szlaków turystycznych i nawet zaznaczone już tutaj są schroniska, które funkcjonowały w tamtym czasie. I tak samo teren dzisiejszej, można powiedzieć, czeskiej części Beskidów, to również mamy bardzo duże bogactwo tych szlaków turystycznych, natomiast no, w rejonie baraniogórskim no, jest niestety brak tych szlaków turystycznych, co w późniejszych mapach też możemy zaobserwować. Kolejna mapa to też mapa wydana w języku niemieckim, Spezialkarte der Beskiden, wydana po 1919 roku i również, gdzie mamy tutaj Baranią Górę, również nie mamy szlaku poprowadzonego na Baranią Górę, ani Białą Wisełką, ani Czarną Wisełką, jedynie właśnie ten szlak z obszaru Węgierskiej Górki, aż później na Skrzyczne. Więc to też pokazuje, że no w tamtym czasie jeszcze tych szlaków turystycznych w rejonie baraniogórskim nie było. Natomiast
Kolejna mapa to już jest mapa wydana w języku polskim, mapa szematyczna Beskidu Zachodniego z 1930 roku i to jest mapa wydana przez Górnośląski Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego i na tej mapie mamy już zaznaczony ten główny szlak beskidzki, który wyznakował Kazimierz Sosnowski, który przechodzi przez schronisko na Przysłupiu i to schronisko również już mamy tutaj zaznaczone i mamy zaznaczone już ten też niebieski szlak Doliną Białej Wisełki. Natomiast szlak czarny Doliną Czarnej Wisełki dalej nie jest wyznakowany. Więc w tym 1930 roku ten szlak jeszcze nie funkcjonował. I bardzo ważna mapa dla, myślę, naszego obszaru, mapa Beskidu Śląskiego, wydana również w 1930 roku i to była pierwsza mapa wydana przez oddział PTT w Cieszynie, czyli to jest mapa wydana właśnie tutaj przez ten oddział PTT w Cieszynie. I na tej mapie mamy również zaznaczony ten czerwony szlak i zaznaczony niebieski szlak Doliną Białej Wisełki, natomiast czarny szlak dalej Doliną Czarnej Wisełki nie jest wyznakowany, to mamy 1930 rok. I ostatnia mapa, której bym chciała poświęcić kilka chwil, to mapa też wydana w języku niemieckim, mapa Beskidów przed 45 rokiem XX wieku wydana. Również na tej mapie mamy zaznaczony tylko ten czerwony szlak, tu mamy jeszcze zielony zaznaczony, natomiast czarny szlak dalej nie jest wyznakowany Doliną Czarnej Wisełki. I tak wyglądała, można powiedzieć, mapa turystyczna tego regionu baraniogórskiego, można powiedzieć, do II wojny światowej. I tutaj chciałabym jeszcze zasygnalizować jeden problem, jako że jeśli mamy rozwój turystyki, rozwój tam szlaków turystycznych, to tak samo nieodłącznym problemem, który się pojawia, to jest problem ochrony przyrody. Już okres międzywojenny, to są postulaty osób takich jak Marian Koczwara czy Andrzej Czudek, którzy pracowali w Ośrodku Śląskiej Państwowej Rady Ochrony Przyrody i oni już jakby postulowali o ochronę tej Baraniej Góry. Jako że no, ta Barania Góra, można powiedzieć, no, była już w tamtym czasie rozdeptywana, a bardzo dokładnie o tym pisze Gustaw Morcinek, myślę, że znana postać też z tego terenu, w 1936 roku pisze, że najpiękniejszy szczyt w Beskidach to chyba na Baranie. Daleki stąd widok, niezwykły. Można godzinami siedzieć, przeżywać to samo wzruszenie, jakie może człowiek przeżywać w kościele podczas modlitwy. Można, gdyby nie potworny śmietnik, który zalega ów najpiękniejszy szczyt w Beskidach. Czyli jednoznacznie opisuje, jak to wygląda i co ciekawe, bardzo taki dobitny opis schroniska na Przysłupiu i rejonu baraniogórskiego przedstawia też Gustaw Morcinek w 1931 roku i też pozwolę sobie przytoczyć, jak to wygląda. Oto na trawie spotyka go ogromny śmietnik. Papiery zatłuszczone, ogryzki, skórki pomarańczy, puszki po sardynkach, brud, gnój. W schronisku to samo. Stoły pokrajane, zaśmiecone okruszynami i rozlanymi jakimiś lepkimi płynami. Papierki walają się pod stołem, kopnięte nogą niedopałki. Największe śmietniki powstają w górach podczas sezonu wycieczek szkolnych. Dziecko nie wie, że nie powinno czynić chlewika w górach. Przeciwnie. Przekonane święcie, że właśnie może tak czynić. W klasie nie wolno, bo pan nauczyciel krzyczy. Lecz w górach wolno. Tutaj pan nauczyciel nie krzyczy. Więc jednoznacznie jest pokazane, jak wygląda ta sytuacja z ochroną przyrody, z rozdeptywaniem, z brudem, który znajduje się właśnie wokół Baraniej Góry. I tak samo jak mamy rozwój szlaków turystycznych, mamy problem ochrony przyrody, to tak samo w przewodnikach turystycznych początkiem XX wieku pojawiają się informacje, co należy zabrać w góry, jak urządzić taką wyprawę i o tym traktuje Jan Galicz w 1931 roku i tak samo Władysław Umiński w 1911 roku w swoich przewodnikach przedstawia, co należy zabrać. I tutaj takie dwa fragmenty chciałabym przytoczyć, gdzie Jan Galicz w 1931 roku stwierdza, że życiu turysty nie zagraża tutaj najmniejsze niebezpieczeństwo.
Każdy zdrowy człowiek rozporządzający jakim takim zasobem sił cielesnych może z pożytkiem i przyjemnością uprawiać w Beskidzie Śląskim sport turystyczny. I Władysław Umiński w 1911 roku z kolei twierdzi, że wybierając się w góry, należy wziąć ze sobą zwyczajną laskę zakończoną gwoździem, jaką można nabyć za kilkanaście centów na miejscu, stare, wygodne obuwie o grubych podeszwach, w razie odleglejszych wycieczek szklankę do wody, jaką lekką zakęskę, a w dodatku nieco czekolady, która łatwo zaspokaja głód i podnieca mięśnie strudzone chodzenie. To jest rada Władysława Umińskiego z 1911 roku. I Jan Galicz jeszcze w 1931 roku pisze, że przy dłuższych wycieczkach bardzo się mogą przydać następujące części ekwipunku. Plecak, igła, nici, zapałki, lampka elektryczna, kompasik, lornetka, płaski, glinowy, aluminiowy kubek, maszynka spirytusowa z samowarkiem do gotowania herbaty, o ile wypada popasać na górach bez schroniska z dala od siedzib ludzkich. Używanie alkoholu podczas wycieczki jest bezwarunkowo szkodliwe. W wypadkach zasłabnięcia dobrze jest przełknąć małą ilość koniaku. Tak, taką informację podaje Jan Galicz w 31 roku. I podsumowaniem takiej mojej wypowiedzi niech będą słowa dwóch autorów, którzy bardzo ciekawie przedstawiają właśnie wycieczki górskie i ten rejon baraniogórski. I pierwszy autor to Kazimierz Sosnowski, który podaje: wycieczki wzbogacają treść życia, wlewają w nie radość, ochotę, stają się źródłem najpodnioślejszych wspomnień, zachwytów i upojeń. O trudach, niewygodach i przeciwnościach poniesionych zapominamy rychło, a na ciąg całego życia zostaną nam trwałe, niezapomniane wspomnienia, nigdy i niczym nie zatarte. Bez wycieczek, podróży, życie ludzkie pływa beztreściwie, nudno i szaro. Toż też one nie tylko urozmaicają, ale rzeczy można przedłużają nasze życie. I jeszcze jeden fragment. Każdy Polak, każda Polka winni choćby raz stanąć u źródeł Wisły, zwiedzić tę kolebkę królowej rzek naszych. Zaszczytna ta kolebka stoi na ziemi śląskiej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Natomiast jeśli Państwo mają jakieś pytania, będę miała odpowiedzieć, to oczywiście zapraszam. I Państwo zachęcam do obejrzenia sobie tych map, które znajdują się na stelażach. Serdecznie dziękuję.